Cześć, jak się masz? Gotowy na chwilę ćwiczeń? To zapraszam. Dzisiaj chcę, żebyśmy zajęli się partią pośladków. Ta partia jest bardzo mocno odpowiedzialna za to, że czasami pojawiają się w plecach bóle w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I teraz od czego zaczniemy? Zaczniemy od takiego klęku, który roboczo nazywam przyklękiem rycerskim. Czyli staramy się złapać dwa kąty proste. Jeden kąt prosty mamy w jednym kolanie, drugi w drugim. Podbicie nogi, która jest z tyłu, jest wydłużona po podłodze i w tej pozycji staram się wyciągnąć maksymalnie pachwinę do przodu. Ciągnę pupą w dół, niczego nie przeciągam ani do przedniej, ani do tylnej stopy, czyli ani do nogi wykrocznej, ani do nogi zakrocznej. Czuję rozciąganie w pachwinie, przytrzymuję w tej pozycji kilka sekund. Następnie przesuwam stopę nogi wykrocznej do przodu. Stopa jest cały czas w ustawieniu, oczywiście środek pięty, kość pod dużym, kość pod małym palcem. Biodrami równo, bez żadnych skrętów, przychodzę do przodu po to, aby zintensyfikować rozciąganie jeszcze bardziej w mięśniu czworogłowym uda. Opieram się na kolanie, wyciągam czubek głowy po przekątnej. Zobaczcie teraz, że cała moja powierzchnia ciała, od czoła aż po kolano nogi zakrocznej, przypomina taką równie pochyłą. Myślę o tym, żeby cały czas wciągać brzuch do środka, niczego nie puszczam, nie wiszę na tych nogach, tylko aktywnie, starą dobrą zasadą, odpycham się od podłogi. Biorę wdech, z kolejnym wydechem przenoszę ciężar ciała na nogę do tyłu. Stopę z przodu zostawiam i ustawiam ją do pozycji flex. Ta pozycja oczywiście wymaga rozciągnięcia, dlatego jeżeli trudno jest Ci w ogóle wytrzymać, możesz sobie wziąć tutaj jakieś kostki do jogi, poduszki, coś, co pozwoli Ci oprzeć ręce nieco wyżej. Z każdym oczywiście powtórzeniem będzie trochę lepiej. To, co jest ważne, to to, aby stać stabilnie na dłoniach. Najlepiej jest opierać cały nadgarstek na podłodze, tak żeby ta pozycja była bezpieczna i żeby się w niej nie przewrócić. To, co może nam jeszcze pomóc, to wycofanie pupy bardziej nadpięte. Wtedy mniej rozciąga się taśma tylna nogi i możemy się czuć w tym ustawieniu bardziej komfortowo. Przytrzymujemy tak kilka kolejnych sekund i zostawiamy przeciwną niż noga wykroczna, dłoń na podłodze, odpychając się teraz znowu od nadgarstka, łokcia, barku, wyciągam się po przekątnej do sufitu. Rozciągam całe plecy, moim celem jest sięgnąć, w moim przypadku teraz lewą dłonią, jak najwyżej do góry. Wytrzymuję w tej pozycji kilka sekund, dbam o to, aby oba biodra znajdowały się w jednakowej odległości od podłogi. I z wydechem opadam ręką na podłogę, przytrzymuję chwilę w tej pozycji. Zmieniam stopy w bezpieczny sposób, czyli znowu przyklęk rycerski. Dwa kąty proste w obu kolanach, odpycham się od wszystkiego, co stoi na podłodze, czyli cała piszczel nogi lewej w moim przypadku, nogi zakrocznej, stopa nogi wykrocznej. Otwieram obojczyki. Te zasady się absolutnie nie zmieniają. Cały czas czubkiem głowy dążę do sufitu. Pępkiem dążę do środka ciała, do kręgosłupa. Ok. I po kilku chwilach przeprowadzam stopę do przodu. Znowu trzy punkty podparcia i biodra równo zmierzają do nogi. Z przodu nogi wykrocznej. Opieram się przed ramionami na kolanie, wciągając pępek. Wyciągam całą pachwinę i mięsień czworogłowy uda nogi zakrocznej. Przytrzymuję tak kilka sekund. I z kolejnym wydechem wycofuję pupę do tyłu. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli jest z tym problem, wycofaj się jeszcze bardziej nad stopę tylną. Jeżeli jest to możliwe, biodra są ustawione dokładnie nad kolanem. Wytrzymuję kilka oddechów, głowa swobodnie i teraz wdech, odpycham się od lewego nadgarstka, łokcia, lewego barku, obojczyka i ciągnę do góry, sięgając prawą dłonią jak najwyżej w sufit. Przytrzymuję tak kilka sekund, dbam o to, aby oba biodra były na jednej wysokości. Pamiętaj o tym, że jeżeli to jest zbyt duży zakres, oprzyj się
O cokolwiek, coś, co będzie stabilne. Nawet przyszło mi do głowy teraz, że można garnek wyciągnąć z kuchni i oprzeć w tym przypadku moją lewą dłoń o ten garnek. Aha, jeszcze trzy, dwa i z wydechem opuszczamy głowę. Wchodzimy do klęku, możemy teraz rozciągnąć trochę plecy, czyli guzy kulszowe dążą do kostek, czoło dąży do maty, dłonie na szerokość bioder rozstawione, wyciągają się daleko przede mnie. Jeszcze trzy i dwa. Ostatni raz, jeden. Biorę wdech, ściągam dłonie na wysokość barków i z wydechem dociskam pupą do kostek, roluję następnie kręg po kręgu, wciągam pępek i rosnę jak najwyżej. Każdy mikromilimetr, który zwiększa się w odległości między kręgami, jest na wagę złota. Wydłużona zatrzymuje się w tej pozycji. Teraz przejdę do rozciągnięcia mięśni całego sektora pośladka, czyli przechodzę na plecy, kręg po kręgu z zachowaniem wszystkich zasad, kładę się na macie i stopę lewej nogi opieram o prawe kolano, biorę wdech, z wydechem podwijam ogon i nakładam nogi na klatkę piersiową. Stopa nogi lewej jest cały czas na fleksie i czuję rozciąganie w lewym pośladku. Zwróćcie uwagę na to, że broda jest cały czas nisko. Dbam o wydłużenie szyi względem podłogi. Utrzymuję 3, 2, 1. Ok. I rozluźniam nogi, opuszczając najpierw prawą stopę na podłogę, lewą i zadzieram prawą stopę. Znowu flex. Myślę o tym, żeby delikatnie podnieść pośladki, tak żeby nie szarpać z kręgosłupa, czyli biorę wdech. I z wydechem dociskam pępek mocno do kręgosłupa i kręgosłup delikatnie do maty. Nigdy nie staram się go wklejać na maksa i podnoszę nogę. W tej pozycji stopa nogi prawej jest cały czas na fleksie. Rozciągam prawy pośladek. Aby zintensyfikować rozciąganie, zarządzaj zgięciem lewego kolana. Im bardziej ta noga będzie wyprostowana, tym bardziej rozciągać się będzie prawy pośladek. Przytrzymujemy w tej pozycji jeszcze chwilę. Brodę oczywiście trzymamy nisko. Jeszcze trzy i dwa. Ostatni raz, jeden. Zegnij nogę prawą, lewą, przepraszam, odstaw ją na podłogę. Odstaw nogę prawą. I teraz, aby znowu wejść do siadu, dwie są drogi do tego. Albo kładę się przez bok i gramolę się kręg po kręgu przez bok, albo w sytuacji, w której leżałam, biorę delikatny zamach nogami i z wydechem po prostu podciągam się za tą siłą w górę. To, co chciałam z Wami zrobić na koniec, to jest znany nam bardzo dobrze z lekcji WF-u siad płotkarski. Na czym on polega? Wyprowadzam jedną nogę wyprostowaną do przodu, oczywiście zakańczam ładnym flexem, drugą nogę ustawiam pod kątem prostym, kolano względem biodra i stopa względem kolana. Mnie od razu oczywiście będzie przechylało na bok, ponieważ rozciągnięcie mojej pachwiny to jest cały czas obszar, nad którym pracuję. I nic z tym złego. Po prostu ciało wymaga ciągłej pracy i ciągłego skupienia na tym, aby faktycznie być w dobrej, elastycznej formie. To, co jest najważniejsze w tym siadzie, to rozciąganie pachwiny. Jeżeli ciśnienie jest za duże i nie możesz wytrzymać tej pozycji, zegnij nogę bardziej, czyli zmniejsz kąt, jaki masz między udami. W tej sytuacji staramy się dążyć jak zwykle do tego, żeby czubek głowy wyciągnięty był do sufitu, a ogon mocno siedział w podłodze. Wytrzymujemy tak kilka oddechów, jeszcze trzy i dwa, ostatni raz, jeden, ok. Pomagam sobie pracą tułowia wyciągnąć nogę, tą, która była ustawiona bokiem i zmieniam pozycję na drugą stronę. To, że na jednej nodze Wam się siedzi wygodniej, a na drugiej mniej wygodniej, jest zupełnie naturalną sprawą. To, co powinniśmy wziąć pod uwagę, to pozycję, w jakiej siedzimy w ciągu dnia najczęściej. Czy zdarza nam się siedzieć z nogą na nogę, czy zawiązujemy nogi w jakąś pętelkę, to wszystko będzie powodowało właśnie te dysproporcje, które mamy w ciele. Ok, i z wydechem uwolnij nogę,
przejdź do prawiesiadu tureckiego, ale trochę mniejsza jest zakładka stóp. To oznacza, że jestem w pozycji tak zwanym siadzie kompensacyjnym. Staram się utrzymać stopy, trzymać oczywiście mocno brzuch i kolana ciągnę w dół. Jestem delikatnie pochylona bardziej nad stopę. Ciężkie kolana, ciężkie barki. Broda oczywiście jest nisko. Tak wytrzymuję. Jeszcze 4, 3, 2 i ostatni raz 1. Wdech z wydechem. Roluję kręg po kręgu do siadu. Poprawiam sylwetkę i klasycznie zakańczam otwartymi obojczykami i wyciągniętą głową do sufitu. Jak Wam się podobało? Dajcie znać.